Czas na drugi browar z przeglądu bałkańskiego craftu. Tym razem jest to Lab Split Craft. W internecie reklamują się jako pierwszy browar w splicie, pierwszy craftowy browar w splicie. I w odróżnieniu od browaru Dogma, tego serbskiego, mają bardzo fajną stronę internetową, nawet jest napisana po angielsku, więc parę rzeczy mogłem sobie wyczytać. Mam dwa piwa. Pierwsze to jest Barba Pale Ale, a drugie Angles English Ale. Parametry mają identyczne, 5,4% alkoholu, więc myślę, że będzie to fajne porównanie. Jakby Pale Ale'a podejrzewam w miarę nowofalowego i klasycznego English Ale'a. To piwo jest przedstawione na stronie jako ich pierwsze piwo, jako ich takie flagowe, sztandarowe piwo. I tutaj mamy podane dokładne parametry. 45 IBU, 5,4 alkoholu. Jest to Summer Ale, ma być pijalny, ma być cytrusowa goryczka. I jakiś tam lekko karmelowy ciało. Czyli oni są jeszcze na etapie tego, że się chwalą karmelowym ciałem, a nie hejtują go tak jak u nas. Chmiele Columbus, Chinook i Centennial, czyli chmiele amerykańskie, więc będzie to Pale Ale w miarę nowofalowy. Nawet są opisane efekty danych chmieli. Centennial jest opisany jako kwiatowe i cytrusowe nuty. Chinook spicy, piney i grapefruity, czyli przyprawowy, ziołowy, właściwie sosnowy i grapefruitowy, i Columbus ziemisty, cytrus i przyprawowy. No, ciekawy opis. Zaczynamy od tego piwa, no bo po pierwsze jest lżejsze, niby parametry te same, ale wiadomo, że jest jaśniejsze, więc trochę lżejsze. No i było to pierwsze piwo tego browaru, więc zacznijmy przygodę z labem właśnie od tego piwa. Głośne syknięcie, mocne nagazowanie, trochę aż przesadzone. No właśnie. Piana burzliwa, bardzo wysoka. O ile w sezonie, w poprzednim odcinku byłem w stanie to zrozumieć, o tyle no w Pale Ale'u taka piana to jest raczej zbrodnia. No Pale Ale raczej powinien być no, lekko wysycony, nie nadmiernie. Na pewno nie aż tak. No, ale poczekamy chwilę, zobaczymy, może ta piana się ustoi, może piwo się trochę odgazuje. Kolor, no taki jasno-złoty, dosyć klarowny, właściwie bardzo klarowne, przejrzyste piwo, prześwitujące. Zastanawiam się, czy one nie są refermentowane, bo taka jest nuta trochę jakby były. Ha, co ciekawe, to na etykiecie są inne chmiele wymienione. Na etykiecie mamy napisane, że jest chmielone Cascade'em, Columbusem, Mozaikiem i Simco. Także cały ten piękny opis ze strony internetowej się poszedł walić. No ale tak poza tym to jest wszystko to samo. Piszą, żeby pić jak najświeższe, ale nie widzę nic o... A jest. Niepasteryzowane, niefiltrowane. Czyli mogło po prostu sobie dofermentować. Chociaż piwo jest w terminie. 5 października. No nie, w sumie jest parę dni po terminie. Bo mamy dzisiaj 16, czyli jest parę dni po terminie. No jest przegazowany. Nic tu ciekawego nie ma, powiem wam. Trochę to smakuje jak takie średnio udane piwo domowe. Mamy takie w smaku takie nuty żywiczne, goryczkę dosyć mocną, taką trochę cierpką, trochę ściągającą. No ale za dużo o tym piwie się nie da powiedzieć. Taka tytoniowa nuta jest, jak się przełyka, jest taka dziwna tytoniowa nuta, retronosowo.
No, powiem wam. Nic specjalnego. No, w aromacie nie czuję praktycznie nic, pewnie przez tą wielką pianę. No takie piwo do wypicia po prostu, ale totalnie do zapomnienia. Złóżmy to na karb tego, że jest po terminie. Natomiast nie wskazuje mi, nic mi nie wskazuje na to, że to piwo mogło być wcześniej dobre. Finisz jest nieprzyjemny, ciężki, goryczka, mocna, taka ściągająca, szorstka, niefajna. Także nie sądzę, żeby to piwo było lepsze, dużo lepsze wcześniej. Angles, czyli English Ale, ma datę do 13, czyli jest po terminie tylko 3 dni, więc jest trochę lepiej. Może nie będzie tak źle. Jest to nasza próba zmierzenia się z angielskim stylem. Użyliśmy 5 różnych słodów. Drożdży Nottingham, żeby uzyskać piwo słodowo-owocowe. No, czyli estry owocowe, typowe dla brytyjskich ale. Bardziej doświadczeni degustatorzy znajdą nuty suszonych owoców, nuty owocowe produkowane przez drożdże. No i tam wytrawna baza słodowa. Trochę baza słodowa wytrawna raczej nie jest. Super drinkable. Nic nie napisali o chmielach. Więc sprawdzimy na stronie. Chociaż teraz to już nie wiem, czy jest sens im wierzyć. Ci znowu w zakładce piwo mają tylko jedno piwo. Coś te krafty bałkańskie nie umią w strony internetowe. Dobra, trudno. No. Znowu syknięcie głośne, nie takie jak powinno być w brytyjskim ale'u. Gaz się podrywa, bąbelki, piana wychodzi z butelki. No bez sensu, no zobaczcie. To już jest spieprzone pierwsze wrażenie. Słuchajcie, ja rozumiem przegazować pszenicę, przegazować sezona, przegazować pilsa, nawet pale ale'a, ale kurwa, przegazować brytyjskiego ale'a, no to jest zbrodnia. Jak można? O, dzikie drożdże. No, także tyle. No tyle, no nie będę oceniał zakażonego piwa, aczkolwiek dzikie drożdże, wiadomo, chociaż one idą w taki smród trochę. No szkoda, drugi browar z Bałkanów niestety rozczarował i to dosyć mocno. Jedno piwo bardzo, bardzo przeciętne, drugie piwo zakażone, zupełnie nie mające nic wspólnego ze stylem. Przegazowane, zakażone. Nie ma o czym mówić. No, to widzimy się w trzecim odcinku bałkańskiego craftu. Mam nadzieję, że powrócimy do formy z pierwszego odcinka. Na razie.